Witam bardzo serdecznie YouTube'a, witam bardzo serdecznie Twitch'a w piątym odcinku z Ghost of Tsushima. Ostatnio przejęliśmy nasz pierwszy obóz. Dostępna nowa broń ducha. Otwórz menu, aby odblokować. W walce osaczą mnie jak wilki. Muszę na nich znaleźć jakieś nowe sposoby. Blokowano nową broń ducha. L i R1, aby rzucić dwa kunaje w pobliskich wrogów i ich oszołomić. Wyważone ostrze do rzucania. Zaskoczę wroga. I go wykończę. Aje. Cudownie ten spokojny głos. Tak cudowny. Spokój ducha. No dobra. Ja tu chyba... Nie, nic tu nie mogę. W tej kwestii? Nie. No dobra. Ej, bo ja tu odblokowałem sobie... obóz. Mam tu jakiegoś handlarza. Kupiec. Pan Sakai? Przetrwałeś inwazję? Jak widać. No. Czy my się znamy? Nie, panie. Ale widziałem, jak ruszasz do bitwy. Proszę przyjąć dar. Mówią, że dzięki temu duchy poprowadzą cię w miejsce, którego szukasz. Tobie chyba bardziej się to przyda. Niegdy Mongołowie są w okolicy. Ale jeśli znajdziesz kwiaty, przynieś mi je. Lub innym kupcom. Przydadzą się do barwników. Zapamiętam. Dziękuję. Ubranie wędrowca. Doskonały wybór na długą podróż. Nowe zestawy ozdobienia się miecza. Dogadamy. Okej, czy tak naprawdę jedyne co można robić, to sobie kolorystykę zmieniać. Spoko. Barwniki do pancerza. Nakrycia głowy. I czapki. No spoko. Do zobaczenia. Oj. Bezpiecznej wędrówki, mój panie. Dzięki, mordo. O, gadka. Mi się zdaje. Kolejny samuraj? Żywy? Więc pan Jinroku nie jest jedyny. Nie znam go. Jest w kasinie, panie. Na pewno chętnie się spotka. Z chęcią go poznam. Okej. Okay. Zaktualizowano mapę. I tutaj mamy takiego samuraja. Okej. Okay. Mamy nieodkrytą localization. Tu jest tylko kupiec, no dobra. To my idziemy sobie do tego znaku zapytania. Where is my nubu, nugu? Coś tam. Dobrze, nobu. Nobu. Biały koń. Dobra, biegniemy z wiatrem. Mam jakieś dziki. O, tych panów nie. Nie. One są złe. Jakieś. O, drzewo błyszczy się. O, konik, no konik, Erka. O, i biegniemy za lisem, on nas doprowadzi. Jeszcze imię konia zapamiętaj, bo się pogniewa i cię kopnie. Nobu. Zbawo, Nobu! Piękna jest ta gra, naprawdę. Żałuję, że na PlayStation 5 nie gram i muszę na czwóreczce. A, naokoło mnie koń zblokował. Pomódlmy się. Modlono się przy kapliczce. No to widzisz, RK, możesz oglądać, mam konika w grze. Amen. O, reklama Netflixa się odpaliła. Ulala.
Dobra, to lecimy dalej. Ej, do tej gry taki mój spokojny głos pasuje. No dobra, to idziemy tutaj robić misyjkę. Powieść pani Masako. Klikamy w link na czacie. Darmowe pieniążki. Trefka. Dwóch minimy. Ej, tutaj coś się ten... Posiadłość Adachici. Posiadłość klanu Adachich. Pani Masako Adachi. Powinna tu być. Pani Masako! Wojownicy z klanu Adachich! Słyszy mnie ktoś? Pani Masako! To ja, Jin Sakai! Okej. Okay. Nikogo nie mamy. Tu siłą. Okropieństwo. Naginata, używana przez kobiety z klanu Adachich, walczyły w obronie rodziny. Próbowały uciec. Przekazały dzieci przez okno. Okej. Okay. Troszkę sobie z ekranu zabiorę. Co dalej? Zapasy, to się zawsze przyda. Przetrząśnięte, ale nie ma śladów walki. Kura, to też się może przydać. Ojoj, dzieci uciekły. No, dzieci uciekły, bardzo dobrze. Dzieci się ratuje najpierw. Kobity i dzieci. Nie może uciec. Zabij! Gdzie pani Masako? Gdzie ona jest? Au. Szesnaście. Tego się nikt nie spodziewał. Zabić! Gdzie pani Masako? Ała. Eluvina. Gdzie ona jest? Eluvina. Gdzie ona jest? No i się nie dowiem, bo zabiłem. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Zaraz dopiero zbierzemy rzeczy. O, jeszcze coś. Skóra. Złote. O! Cześć, mannarynkowa Valeria. To nie Mongołowie, ani bandyci. Muszę odkryć, co tu się stało. No ja też. Jeśli znaczy, ktoś przeżył, może uciekł na koniu. Zajrzę do stajni. Op, to szukaj było. Bitwy. A, u mnie gram sobie świetną gierkę o samurajach. Stajnia pusta. Ktoś zabrał konie. Dokładnie tak było. Ślady kopyt. Ktoś stąd uciekł. Zostawił trop. O, kłonik. Kłoń. Za śladami stóp, za śladami kopyt, mordo. Ścigali go łucznicy. Jeździec zabrali koniki, tak jest. Wiedział, jak zmienić drogę. Aha, o. Martwy koń. Ten koń należał do klanu Adachich. Nie żyje od dawna.
Pani Masako, to ja. Jin Sakai. Dokładnie tak, to ja. Mówili, że nikt nie uszedł żywy z komody. A mój mąż? Ale oni zabili konia. Pan Adachi zginął jak wojownik, broniąc ojczyzny. O. Ojczyzny. Czego chcesz? Mongolski Han pojmał pana Shimurę. Jeśli wasz klan pomoże, ocalimy go i pomścimy poległych. Klan Adachich nie istnieje. To jest stara babka ninja. Wytrzebili go nasi właśnie ludzie. O kurde. Zdrajcy. Kolejna zdrada. Dlaczego zdrajcy zabili swoich obrońców? Zamierzam się dowiedzieć. Pójdę z panią. Nie, nie przedkładaj moich problemów ponad swoje. Śmierć samurajów to mój problem. Rozumiem, jak to jest być ostatnim członkiem klanu. O, kurak. Chcę, żebyś i ty przeze mnie zginął. Spokojnie. Masakra, co się tu dzieje? Jedźmy. Nie zdrajcy na razie. Powieść pani Masako. To są poważne tematy poruszane. Pani Masako to stara babka, ale jednak babka ninja Maja, mówisz? Dobra, a czy możemy galopem? W posiadłości ktoś mnie napadł. Chcieli dokończyć to, co zaczęli, kiedy synowie i mąż pojechali walczyć z Mongołami. Do domu wdarli się zabójcy. Siostra uciekła z dziećmi. Ja zostałam z żonami moich synów, by z nimi walczyć. Osaczyli nas. Co ona ma na głowie? Ona ma włosy na głowie, o co ci kaman. Taki sam los spotkał mnie w komodzie. Dla mnie to nie koniec. Pochowałam ich tutaj. Z resztą rodziny. O, ubranie wędrowca zacznie pulsować, gdy w pobliżu znajdą się artefakty. To ciekawe. O, kosmiczna technologia. Ej, wait, to ja chcę ubranie wędrowca. Ja mam ubranie wędrowca. O, jest ubranie wędrowca. Klikamy w link na czacie, to się nazywa darmowy donajcik dla mnie. Pomógłbym się ich ocalić, ale zabójcy dopadli ich na drodze. Zarżnęli moją siostrę, wnuki, nawet małą Natsu. Dopiero się urodziła. Mogłam tylko pochować ją razem z matką. To nie powinno się wydarzyć. Moja siostra powinna być pochowana z mężem na północy. Przynajmniej jest z rodziną. Ale podoba mi się to, jak on jest wychowany. Znaczy, jak. Jin, moja główna postać, jest wychowana i. Pojedziemy do Złotej Świątyni. Jak tu czuć, to po prostu, że on jest wychowany, ma. Przykro mi, że była pani sama. Jestem sama. Zabójcy wciąż żyją. Ta postać nie jest mi obca. Widziała ich pani wcześniej? Nie. Pochodzą z innej prefektury. Przypuścili doskonale zaplanowany atak. To nie byli bandyci. Ktoś chciał wyeliminować mój klan. No właśnie, to. Co to mogło oznaczać? Co tu chodzi? Będziesz musiał wejść tam sam.
Znajdź mnicha Sogena i powiedz mu, co spotkało klan Adacich. To jakiś podstęp, tak, pani Masako? Spełnij życzenie wdowy. Po rozmowie z Sogenem znajdź płatnerkę. Naprawiała coś dla mnie. Chcę ci to dać. Dobrze. Dziękuję. Będę czekać po drugiej stronie świątyni. Specjalnie dla ciebie, Erkan. Nazwę odcinek Teletubi się na koniu. Teletubis na koniu, żeby się zmieściło na obrazku. Pan Sakai, to zaszczyt. Ty tu dowodzisz? Uważam siebie przede wszystkim za sługę, panie. Proszę mi mówić Junshin. Uczyniłem ze świątyni azyl dla ludu. Rozpowiem to. Jeśli tu nie dotrą, to wokół Ariake przygotowano obozy. Wysyłam tam tyle jedzenia, ile mogę. Dobrze wiedzieć. Szukam jednego z mnichów. Ma na imię Sogen. Powinien zamiatać świątynne posadzki. Dziękuję, Junshinie. Oby tak dalej. No, a to specjalnie dla was, dziewczyny. Przepraszam. A co to za pan? Mogę ci ulepszyć ostrza, panie. Katana klanu Sakajów. Wspaniała broń. Tak łatwo ją rozpoznać? Dla mnie każdy miecz jest wyjątkowy. Tak rozpoznawalny jak człowiek. Panie Sakai, przynieś potrzebne mi materiały, a z przyjemnością udoskonalę tę piękną broń. Katana Sakajów. O, jasne. Wyważone, ostre i śmiercionośne. Przykro mi, nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. Dobra, ale będziemy spuszczać większy łomot. Ej, słuchajcie, wiecie co, ja mam ciekawostkę taką. A to za chwilkę. Widziałeś ptaki, panie Sakai? O jakich ptakach mówisz? Złotych. Złote ptaki. Ich śpiew przypomina czasy pokoju. To były ulubione ptaki mojej matki. Mawiała, że znają wyspę lepiej niż ktokolwiek inny. To prawda, panie. Gdyby to nie było tak niebezpieczne, sam sprawdziłbym, dokąd zaprowadzi mnie złoty ptak. Może tak zrobię. Papuga Kasia? Ty poczekaj lepiej, aż znów będzie tu bezpiecznie. Tak, panie Sakai. Dziękuję. No problem. Znam się na każdym rodzaju pancerza. O, partnerka. No pani Masako mnie przysłała. Podobno reperujesz coś, co chciała mi dać. Pancerz to jeden z najdoskonalszych, z jakimi pracowałam. I już go przynoszę. Dawaj. Dawaj, dawaj. Oj. Zbroja samurajskiego klanu. Solid pancerz, który należy do syna pani Masako. Okay. Pasuje idealnie, mój panie. Jakość jest niezrównana. Dobrze ci posłuży. Jeśli jednak coś ci nie odpowiada, mogę dokonać zmian. Potrzebuję jedynie odpowiednich materiałów. Dziękuję. Okej. Okay. Jestem zobowiązana ci chronić. To nie wystarczy, żeby dokonać ulepszeń. Okej, okay, czyli to są takie poziomy. Każda zbroja to jest powiedzmy... Żegnaj. Dobra, czyli podróżować najlepiej w tym kimono. Jesteś błogosławieństwem, panie. Dzięki. Dobra, teraz wam opowiem ciekawostkę. Albo jak będziemy w podróży. Jeszcze tylko to pogodomy. Chyba coś cię trapi. Mam rację? Widziałam straszliwą bitwę w pobliżu farmy Kuta. Bandyci mongołowie zażynali się nawzajem. Zwykle pozwoliłbym im się nawzajem rozszarpać, ale może stać się krzywda niewinnym. Nie zbliżaj się tam. Sprawdzę to. Dobrze, sprawdźmy. Okej, dodano miejsce następny. Panie! Jesteś! Panie, co pan? Przybyłem prosto tutaj. Unikałem dróg, tak jak mówiłeś, panie Sakai. Cieszę się, że dotarłeś bezpiecznie. O, to ten, co go uratowaliśmy. Jak się trzyma twój malec? Jest odważniejszy od ojca. Ludzie nie wierzyli nam, kiedy mówiłem, że wysłał nas tu samuraj. Dbaj o siebie. I swoje ale dziecko. Super. Nie mamy wiele do zaoferowania. Ale zrobimy, co w naszej mocy, by pomóc.
Dobra. Odważny bobasek, dokładnie tak. A tu pan zamiatający podłogę. Ty jesteś Sogen? Tak. Tak. Jestem Sakai. Samuraj? Przy życiu? Mam wiadomość od pani Masako. Zaatakowano klan Adachich. Tylko ona przeżyła. Mongołowie? Zdrajcy. Nasi bracia. Potworne. Nie przechodził tędy ktoś podejrzany? Wojownicy? Nikogo nie widziałem, ale... Obowiązki bardzo mnie zajmują. Proszę przekazać pani Masako, że może liczyć na azyl. Przekażę. Dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Tak, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego katany są takie krzywe, że one są takie... Trochę w bok? Dobry łuk jest dziełem sztuki, panie. Łuczarka. Mogę sprawić, no, żeby twój łuk był w idealnym kiedyś? Stanie. Jeśli możesz coś zrobić, będę wdzięczny. To dla mnie zaszczyt. Przynieś mi wszystkie materiały, a ja zajmę się resztą. Niestety nie masz potrzebnych materiałów. Przykro mi. Nie. Niestety Maja widzisz tą katanę i pochwę na nią. Ona jest zakrzywiona. Odpowiedź jest... One są... No są krzywe, no. I teraz uwaga. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w Japonii od kiedy, no najwidoczniej od zawsze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w Japonii mają beznadziejny pop, żelaza, stali. Masz pancerz. Dobrze leży. Należał do mojego najstarszego syna, Shibesada. To zaszczyt. Mówiłem z mnichem. Co powiedział Sogen? Obiecał schronienie w świątyni. Mordercy mojej rodziny łatwo mnie znajdą. Musimy ruszać. To prawda. Po prostu mają... Odpowiada za masakrę? Odwiedził mój dom tuż przed zabójcami. To przerywa mi. Ten drań był ich zwiadowcą. To nie dowodzi jego winy. Nie, ale tłumaczy moje podejrzenia. Sogen przybył z Kamiagaty na początku jesieni. Wtedy pierwszy raz usłyszeliśmy o Mongołach. Zniszczenie mojego klanu wymagało precyzji i planu. I wojny, która ukryłaby zdradę. Coś w tym jest. Po prostu mają w Japonii beznadziejny stop stali, czy tam żelaza. Ja nie jestem specjalistą tego, z czego się robi broń taką. Gdzie ten mnich? Gdzie znajdziemy jedzenie? Nie wiem. Jest Isogen. Chyba się śpieszy. Chodźmy za lisem do nory. Tak, złota świątynia. Możemy tam zejść. Chciałaś, żebym przestraszył mnicha. Wiedziałam, że spanikuje. Popełni błąd. Teraz prowadzi nas do swoich przyjaciół. Bądź blisko. Nie mogą nas widzieć. Czyli Erka przestraszył cię wiatrak koło łóżka, bo myślałeś, że ktoś tam stoi. Nieźle. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział. Krisie? No. Widział nas? Chyba nie. Znów się rusza. Chodźmy. Schowajmy się w tej ładnej trawce. Just like a pro. Pro. Dobra. Właśnie do trawy. O! Jelony. Kurwa. Nie ma mnie, jestem niewidzialny. Tak jest, jak się jest cały czas pod chwilą, znaczy ja nic nie wiem.
Eryka, ile ty masz lat, kobieto? No dobra. Daleko jeszcze? On musi jakiś błąd popełnić, nie ma tak. I na tym moście się będą spotykać. Idę sobie od prawej. Chowaj się. O, kolega się, tup, kolega się rozgląda. Nie widzi mnie, jestem niewidzialny. Mój łuk nie wystaje zza kamienia. Wszystko po cichutku. Zapa do góry, żeby miał go na oku. O, tutaj widzę, coś się dzieje. Tam się coś dymi. Leryna niewidka, dokładnie. Just like in Harry Potter. Harry Potter? Dobra, dalej. Podejdźmy bliżej. Pani Masako prowadzi. To jest peleryna niewidka? Harry Potter? Masako żyje i jest z nią samuraj. To pewnie on zabił naszych ludzi w jej domu. Chłopcy, teraz wiedzą, że brałem w tym udział. Musicie ich znaleźć. Nie wyjdzie. Idę do środka. Nie wracajcie, póki nie zginą. O, proszę, już. Moją rodzinę. Oszczędź mnicha. Reszta może umrzeć. No problem, my friend. O, full focus. Mam pana. Jakimś śmierci gotowy. To oni leżą. Za pierwszym będzie. Elwina. I pyk. Au. O nie. Ze mną nie ma tak. To moim ręce nie latają, nie odpadają części ciała, no. Zróbmy męki. Au. Pyk. Sogen wszedł do środka. Chodźmy. No i proszę. Można? Temu panu już dziękujemy. No. Wyłącz ten licznik śmierci. Unicestwiłeś klan Adacich! Byłem tylko posłańcem. Tim! Wiedza nie zakończy cierpienia. Nie masz pojęcia o cierpieniu. Masako. Dokładnie tak. Ja pochowałam rodzinę. Całą. Nie wrócą. Leżą w ziemi. Ale twoje plugawe truchło zostawię wilkom. Potrzebujemy go. Trzeba go przesłuchać. Nasz świat się zmienił. Ci, którzy mają wizję, stawią mu czoło. A pozostałych trzeba usunąć. To były dzieci! Masako! A!
Ja się jej nie dziwię, nie? I tak by nic nie powiedział. Wciąż za mało wiemy. Musimy znaleźć jakiś trop. Idź na zewnątrz. Ja zostanę tutaj. Ja tu przeszukam. Ja dam radę, ja to znajdę. Mięs nie było, nie? Imiona i symbol. Masako okay. Muszę je znać. Będą kotleciki. Oj, 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 mniem. O! Klikamy w link na czacie. Nawet nie zauważyłem, że reklama się wyświetliła. Jeszcze się tu rozejrzę, bo tak to nie ma, no. O. Ochada się tak wchodzić, petarda. Len, zapasy. I wychodzimy. Znalazłeś coś? Tak. Lista imion i symbol klanu. Taki sam symbol nosili tamci. Nigdy go nie widziałam. Radii gratuluję pierwszego subika. Próbuję przejąć kontrolę. Trzeba ich powstrzymać. Ja to zrobię. W pojedynkę się nie da. We dwójkę. Gdy mój wuj się o tym dowie, nie spocznie, dopóki zdrajców nie spotka sroga kara. Pomóż mi, a zgładzimy wszystkich twoich wrogów. Tak. Razem. Gdy będziesz potrzebować pomocy w ratowaniu wuja, przybędę. To był tak gruby, że wystarczy nawet do dwóch rodzinek. No, ulaniec. Do tego czasu mam kilka spraw. Dobrze, miej kilka spraw. O, koniec misji. Dobry z ciebie koń, Nobu. Opowieść pani Masako. Zwerbuj panią Masako. Kreślone. Dało się. Level wyżej zdobyto punkt techniki. O, mam dwa. O, mam trzy. Koń. Ale ładnego sobie wybrałem. R-ka, co? O. Mrr. Jabłko dostał. Los. Dobra. Dostępne są opowieści Tsushimy. Okej. Okay. Techniki. Dobra. Leczące perfekcyjne parowanie i... Nieustępliwe parowanie miecza, dobra. Tylko... Dobra, to na pewno chcemy. No i za przewodnim jednym talizmany to nie. Tutaj wygląd. To jest ciekawe, ale nie, no to ja już bym chciał pójść. O, to chcę, bo to mi się przyda. Unikanie i ten. I... Broń samurajskiego klanu, bohater Tsushimy, chyba. Okej, no dobra. Wąsy, tak jest. Wąsy muszą być. Także dziękuję YouTube'owi za oglądanie, dziękuję Twitch'owi za granie teraz razem ze mną. Lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy, dzwonkujemy. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, pa, pa.